Serdecznie witam Państwa na spotkaniu w sprawie wręczenia zaświadczeń o wyborze na burmistrza Bytowa i radnego Rady Miejskiej w Bytowie. Przypadł mi zaszczyt dokonania tego aktu w imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie, której jestem przewodniczącym. Przedstawię pozostały skład komisji. Pan Wiesław Hoppe, zastępca przewodniczącego komisji oraz członkowie komisji pani Marta Boroń, pani Ewa Kulasiewicz, pani Elżbieta Płaczkiewicz oraz panowie Michał Kasiewicz i pan Zbigniew Płaczkiewicz. Zadanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie było przeprowadzenie wyborów samorządowych na terenie gminy Bytów przy współudziale 23 obwodowych komisji wyborczych oraz zabezpieczenie organizacyjno-technicznym obsługi wyborów ze strony pracowników Urzędu Miejskiego w Bytowie. Zanim dokona wręczenia zaświadczeń o wyborze, proszę o przedstawienie danych dotyczących przeprowadzonych wyborów. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, w wyborach burmistrza Bytowa wzięło udział 3 kandydatów. W głosowaniu brało udział 8607 wyborców. Na 19281 osób uprawnionych do głosowania, co stanowi frekwencję wyborczą w wysokości 44,6%. Głosów ważnych oddano łącznie 8319. Natomiast głosów nieważnych oddano 288, co stanowi 3,3% głosów oddanych ogółem. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych. Pan Jerzy Barzowski otrzymał 1540 głosów. Pan Ryszard Sylka otrzymał 5294 głosów. Pani Wanda Trzebiatowska otrzymała 1485 głosów. Liczba głosów stanowiących ponad połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru burmistrza Bytowa wynosi 4160 głosów. Pan Ryszard Sylka uzyskał wymaganą liczbę głosów, to jest 5294, która stanowi 63,6% ważnie oddanych głosów ogółem i w związku z tym, zgodnie z artykułem 473 paragraf 1 kodeksu wyborczego, został wybrany na burmistrza Bytowa. Prawidłowość ustalenia wyników wyborów przez Miejską Komisję Wyborczą w Bytowie została potwierdzona przez komisarza wyborczego w Słupsku w dniu 19 listopada bieżącego roku. Protokół z wyborów został złożony w dniu 17 listopada. Natomiast wyniki wyborów zostały ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą obwieszczeniem z dnia 23 listopada bieżącego roku. W imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej składam panu serdeczne gratulacje w związku z wyborem na burmistrza Bytowa oraz życzę sukcesów w pracy zawodowej na rzecz mieszkańców, wspólnoty samorządowej gminy Bytów oraz wszelkie pomyślności w życiu osobistym. Dziękuję. Oświadczenie o wyborze. O mandat radnego w 21 jednomandatowych okręgach wyborczych, wybory większościowe, ubiegało się 84 kandydatów zgłoszonych przez 5 komitetów wyborczych. KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej, KWW Nowe Porozumienie Obywatelskie Prawy Samorząd, KWW Niezależna Inicjatywa Wyborcza, KWW Porozumienie Lokalne i KWW Ireneusza Gospodarek. A więc w średnio w okręgu o mandat radnego ubiegało się 4 kandydatów. W wyborach wzięło udział 8606 wyborców na 19281 osób uprawnionych do głosowania, co stanowi frekwencję wyborczą w wysokości 44,6%. Głosów ważnych oddano łącznie 8215. Natomiast głosów nieważnych oddano 391, co stanowi 4,5% głosów oddanych ogółem. W wyniku głosowania radnymi Rady Miejskiej w Bytowie zostali wybrani pan Bogdan Adamczyk, pan Stanisław Łożyszkowski, pan Zbigniew Choma,
pan Paweł Dykier, pan Tomasz Franciszkiewicz, pan Rafał Gierszewski, pani Katarzyna Januszewska-Lisińska, pani Lucyna Kapeluch, pani Barbara Kosomowska, pani Maria Kułakowska, pan Bartosz Majkowicz, pan Adam Mor, pan Jacek Orłowski, pan Aleksander Padela, pani Małgorzata Rudnik, pan Piotr Richter, pani Anna Sienkiewicz, pan Jan Treder, pan Eugeniusz Wiatrowski, pani Lucyna Wojciechowska, pan Jerzy Wyczk. Pani Lucyna Barbara Kapeluch. Pani Barbara Iwona Kosmowska. Pani Maria Teresa Kłakowska. Pani Małgorzata Rudnik. Pani Anna Teresa Sienkiewicz. Pani Lucyna Maria Wojciechowska. Pan Bogdan Włodzimierz Adamczyk. Pan Stanisław Edmund Bożyszkowski. Pan Zbigniew Choma. Pan Paweł Ryszard Dykier. Pan Tomasz Franciszkiewicz. Pan Rafał Piotr Gierszewski. Pan Bartosz Michał Majkowicz. Pan Adam Piotr Mor. Pan Jacek Bernard Kromowski. Pan Aleksander Stanisław Padela. Pan Piotr Jan Richter. Pan Jan Edmund Treder. Pan Eugeniusz Jankowski. Pan Jerzy Wyczk. A teraz
prezentacja radnych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 1914 roku wyborcy gminy Bytów dokonali wyboru Rady Miejskiej w Bytowie na kadencję 2014-2018. Radnymi zostali wybrani pan Bogdan Adamczyk, Stanisław Bożyszkowski, Zbigniew Choma, Paweł Dykert, Tomasz Franciszkiewicz, Rafał Gierszewski, Katarzyna Januszewska-Lisińska, Lucyna Kapeluch, Barbara Kosmowska, Maria Kułakowska, Bartosz Majkowicz, Adam Mor, Jacek Orłowski, Aleksander Pradela, Małgorzata Rudnik, Piotr Richter, Anna Sienkiewicz, Jan Treder, Eugeniusz Wiatrowski, Lucyna Wojciechowska oraz Jerzy Wyś. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu przeze mnie treści roty ślubowania wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania tak mi dopomóż Bóg. Wobec tego przystępujemy do złożenia ślubowania przez radnych. Najpierw odczytam rotę ślubowania, a potem poinformuję co dalej. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro naszej gminy i jej mieszkańców. Ja wywołam teraz w imieniu i nazwiskiem każdego radnego w porządku alfabetycznym do złożenia ślubowania. Radny wstaje i wypowiada słowo, co już wspomniałem, ślubuję z ewentualnym dodaniem zdania tak mi dopomóż Bóg. Pierwszy pan Bogdan Adamczyk. Ślubuję. Dziękuję. Stanisław Bożyszkowski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Zbigniew Choma. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Paweł Dykier. Ślubuję. Pan Tomasz Franciszkiewicz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pan Rafał Gierszewski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pani Katarzyna Januszewska-Lisińska. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pani Lucyna Kapeluch. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Maria Kułakowska. Ślubuję. Dziękuję. Pan Bartosz Majkowicz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pan Adam Mor. Ślubuję. Pan Jacek Orłowski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pan Aleksander Pradela. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Małgorzata Rudnik. Ślubuję. Dziękuję. Pan Piotr Richter. Ślubuję. Dziękuję. Pani Anna Sienkiewicz. Ślubuję. Dziękuję. Pan Jan Treder. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Eugeniusz Wiatrowski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pani Lucyna Wojciechowska. Ślubuję. Dziękuję. Pan Jerzy Wyś. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. W związku z objęciem przez radnych mandatów życzę sukcesów i owocnych wyników pracy na rzecz społeczności lokalnej gminy Bytów. Zgodnie z artykułem 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. W celu przeprowadzania głosowania tajnego należy powołać spośród radnych komisję skrutacyjną. Głosowanie tajne w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Bytowie sporządzone na sesji w dniu 28 listopada 2014 roku. Komisja skrutacyjna w składzie: przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Tomasz Franciszkiewicz, członek Komisji Skrutacyjnej radna Katarzyna Januszewska-Lisińska,
członek Komisji Skrutacyjnej radny Paweł Dykiel. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza się, co następuje. Liczba radnych Rady Miejskiej obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 20. Na przewodniczącego Rady Miejskiej w Bytowie zgłoszono kandydaturę radnego Jana Tredera. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego wynosi 11. Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania 20. Liczba kart wyjętych z urny 20. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych za wyborem radnego Jana Tredera na przewodniczącego Rady Miejskiej w Bytowie za 20, przeciw 0, wstrzymuje się 0. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że radny Jan Treder uzyskał wymagalną ilość głosów określoną w punkcie 3 i został wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej w Bytowie. Panie Przewodniczący, niech Pan, używając tych insygniów, godnie reprezentuje Radę Miejską w Bytowie. Dziękuję bardzo. Będzie czas jeszcze. Dziękuję. Dziękuję i życzę Panu Jackowi Trederowi sukcesu pracy na rzecz wspólnoty samorządowej i jednocześnie proszę o dalsze prowadzenie sesji miejskiej w Bytowie. Radni, serdecznie dziękuję za obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem na przewodniczącego Rady Gminy w Bytowie 7 kadencji. Ja z mojej strony mogę obiecywać, że będę starał się sprawnie prowadzić posiedzenia Rady Sesji zgodnie z regulaminem i statutem gminy. Dziękuję bardzo prowadzącemu do tej pory najstarszemu z nas obrad 7 kadencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Życzę sukcesu. Dziękuję również bardzo poprzedniemu mojemu przewodniczącemu poprzedniej kadencji za przekazanie insygniów. Dziękuję. Komisji Skrutacyjnej. Protokoły z głosowania tajnego z wyboru przewodniczących Rady Miejskiej w Bytowie. Proszę bardzo. Protokół z ustalenia wyników głosowania tajnym w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bytowie sporządzony na sesji w dniu 28 listopada 2014 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Tomasz Maciszkiewicz, członek Komisji Skrutacyjnej radna Katarzyna Januszewska-Lisińska, członek Komisji Skrutacyjnej radny Paweł Dykiel. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza się, co następuje. Liczba radnych Rady Miejskiej w Bytowie obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 20. Na wiceprzewodniczącego zgłoszona kandydatura radnego Bogdana Adamczyka. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru wiceprzewodniczącego wynosi 11. Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania 20. Liczba kart wyjętych z urny 20. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 20. Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bytowie radnego Bogdana Adamczyka za 20, przeciw 0, wstrzymuje się 0. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że radny Bogdan Adamczyk uzyskał wymagalną ilość głosów i został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Bytowie. Na tym protokół zakończono. Zapewniam Państwa, zapewniam Pana Przewodniczącego, że będziecie mieli swoje osoby w pożytek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Burmistrza gminy Bytów. Obejmując urząd burmistrza gminy Bytów. Uroczyście ślubuję. Uroczyście ślubuję. Że dochowam wierności prawu. Że dochowam wierności prawu. A powierzony mi urząd sprawować będę. A powierzony mi urząd sprawować będę. Tylko dla dobra publicznego. Tylko dla dobra publicznego. I pomyślności mieszkańców gminy Bytów. I pomyślności mieszkańców gminy Bytów. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Panie Przewodniczący 7 kadencji Rady Miejskiej w Bytowie,
panie wiceprzewodniczący, panie i panowie radni, szanowni goście, przybyli na pierwszą sesję Rady Miejskiej VII kadencji, panie senatorze, panie starosto, panowie komendanci, panie i panowie dyrektorzy, szefowie jednostek gminnych i powiatowych, szanowni państwo. Swoje pierwsze wystąpienie rozpocznę od złożenia gratulacji wszystkim nowo wybranym radnym Rady Miejskiej w Bytowie, życząc państwu wielu sukcesów w waszej pracy na rzecz społeczności lokalnej. Zadanie, którego się podjęliście, składając dzisiaj uroczyste ślubowanie, nie należy do łatwych. Czasami nawet nie jest przyjemne, a dla wielu będzie z pewnością zupełnie nowym doświadczeniem. Wszystkim wam, zarówno tym, którzy po raz pierwszy zasiadają w tej Izbie, jak i tym, którzy z autopsji mogą opowiadać o historii i początkach samorządu w Bytowie, działalność radnego może dać wiele satysfakcji, wiele powodów do dumy i zadowolenia, a przede wszystkim może przynieść naszej gminie dużo dobrego. To wy, szanowni państwo, będziecie przez najbliższe 4 lata decydować o kierunkach rozwoju naszego miasta, naszej gminy. Będziecie decydować o strategicznych przedsięwzięciach i o inwestycjach, które mogą mieć wpływ na życie obecnych mieszkańców, jak i na życie przyszłych pokoleń. Będziecie państwo wspólnie z nami, z pracownikami Urzędu Miejskiego, zastanawiać się i wybierać, patrząc zawsze oczami naszych mieszkańców, które z zadań jest ważniejsze. Czy ważniejszą jest droga, która dzisiaj wydaje się nieszczególnie istotną, czy też budowa parku, który poprawi nam samopoczucie i przyniesie poparcie sąsiadów? Czy remont szkoły, do której uczęszcza kilkaset dzieci, czy świetlica wykorzystywana na jedno spotkanie w kwartale? Tych wyborów i niełatwych decyzji będzie z pewnością wiele, ale wierzę, że wspólnie po 4-letniej kadencji będziemy mogli z podniesioną głową mówić, że dobrze wykorzystaliśmy dany nam czas, że Bytów to silny ośrodek subregionalny, że w tej gminie dobrze jest mieszkać, żyć i rozwijać się. Życzę zatem państwu jeszcze raz wielu sukcesów, ogromnej satysfakcji, a przede wszystkim zrozumienia u wyborców w przypadku podejmowania decyzji trudnych. Panie i panowie, życzę wam dużo zdrowia, sił i wytrwałości. Wierzę, że wasz sukces będzie również, chociaż w jakiejś części, moim sukcesem. Dokładnie za pół roku będziemy obchodzić 25. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych. Od tamtego dnia wszystko stało się dla nas inne. Inne jest tempo rozwoju naszego kraju, inaczej postrzegamy funkcję państwa, inne są nasze oczekiwania, ale to, co najbardziej widoczne, to jakże inna jest nasza, każdego z nas, rola w społeczności lokalnej. W poczuciu tej odpowiedzialności staję dzisiaj przed państwem, aby po raz trzeci złożyć ślubowanie przed objęciem jakże zaszczytnej funkcji burmistrza Bytowa. Przed 2 tygodniami nasi mieszkańcy powierzyli mi mandat gospodarza gminy. Mandat, który jest dowodem zaufania, ale przede wszystkim jest zobowiązaniem do wytężonej pracy, do realizacji zobowiązań składanych w czasie kampanii wyborczej, do zagwarantowania wszystkim mieszkańcom bezpieczeństwa i poczucia dumy z faktu, że jest się bytowianinem. Stojąc przed państwem i składając kolejny raz ślubowanie, czuję jeszcze bardziej niż poprzednio, niż przed 4 laty czy 8, wagę wypowiadanych przede mnie słów i ciężar odpowiedzialności, który spoczywa na mnie jako burmistrzu Bytowa. Mój bagaż doświadczeń zdobytych na przestrzeni ostatnich lat jest ogromny. Ale na pewno nie może być i nie jest on ciężarem. Jest natomiast doskonałym kapitałem, jest bogactwem, jest wartością, które będę wykorzystywał w mojej codziennej pracy. Cieszę się również z faktu, że zespół, który tworzę w Urzędzie Miejskim,
Na kolejną kadencję składa się z osób, które miałem już okazję poznać w naszej dotychczasowej pracy. Z osób, które są niezwykle kompetentne i oddane wspólnej sprawie. A tą sprawą jest rozwój naszej gminy i zadowolenie jej mieszkańców. Szanowni Państwo, mam świadomość potrzeb i oczekiwań. Znam również możliwości naszej gminy. Tą świadomość miałem również przed wyborami, kandydując po raz trzeci na urząd burmistrza. Jestem przekonany, że sprostam wyzwaniu i współpracując z Państwem przez najbliższe 4 lata, na koniec 2018 roku będę umiał rozliczyć się przed wyborcami z otrzymanego mandatu. Stojąc dzisiaj przed Państwem, pragnę za Waszym pośrednictwem przekazać podziękowania wszystkim, którzy 16 listopada wzięli udział w wyborach samorządowych. A zwłaszcza pragnę podziękować tym, którzy oddali głos na moją osobę. Traktuję tą decyzję zarówno jako dowód zaufania z ich strony, jak również jak jego akceptację, jako akceptację dla dotychczasowych działań oraz jako pewnego rodzaju zatwierdzenie planu, którym jest mój program wyborczy na najbliższe 4 lata. Szczególne podziękowania kieruję do osób, które wspierały mnie w kampanii na burmistrza Bytowa. Mam na myśli wszystkich. Zarówno tych, którzy w ostatnich tygodniach rozwieszali moje plakaty wyborcze, jak i tych, którzy przez minione 4 lata pracy na rzecz tego miasta, na rzecz jego mieszkańców, nie szczędzili swych sił. Wiem, że ich praca i zaangażowanie zostały przekute na mój indywidualny sukces. Dziękuję wszystkim z całego serca. Szanowni Państwo, jako burmistrz Bytowa ufam, że wspólnie z Państwem, z rajcami tego miasta przez najbliższe 4 lata będziemy umieli dobrze współpracować na rzecz naszej małej ojczyzny i że zawsze będziemy potrafili znaleźć rozwiązania, które będą rozwiązaniami najlepszymi dla naszego miasta i dla naszej gminy. Tego życzę zarówno Państwu, jak i sobie, wierząc, że Święta Katarzyna, patronka Bytowa, będzie nas w tych działaniach skutecznie wspierała. Dziękuję. Uchwala, co następuje. Paragraf 1. Do składu stałych Komisji Rady Miejskiej Bytowie wybiera się Komisja Rewizyjna. Radny Stanisław właśnie wchodzi w tej chwili. Radny Tomasz Franciszkiewicz, radna Kłakowska Maria, radny Majkowicz Bartosz, radny Aleksander Pradela i radna Małgorzata Rudnik. A jeszcze jedna osoba i radny Eugeniusz Wiatrowski. Dwójka, Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy. Radny Choma Zbigniew, radny Paweł Dykier, radny Franciszkiewicz Tomasz, radny Gierszewski Rafał, radna Lucyna Kapeluch, radny Majkowicz Bartosz i radny Aleksander Pradella. 3. Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska. Stanisław Borzyszkowski, Maria Kłakowska, Jacek Orłowski, Jan Treder, Wiatrowski Eugeniusz, Wojciechowska Lucyna i Jerzy Wyczk. Komisja Oświaty, to jest 4. punkt, Komisja Oświaty. Jest Adamczyk Bogdan, Januszewska Lisińska Katarzyna, Barbara Kosmowska, Adam Mur, Małgorzata Rudnik, Piotr Richter, Ania Sienkiewicz i to jest też 7 osób. Czyli mamy w każdej komisji po 7-osobowy skład. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.